Bobowa położona jest w dolinie rzeki Biała Tarnowska. Lokacja miasta przypada na rok 1339. Obecnie zamieszkuje całą naszą gminę 9750 mieszkańców, a w samej Bobowej mieszka około 3300 osób. Bobowa słynie z bardzo bogatej swojej historii, kultury, ale przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę tutaj na wielokulturowość, ponieważ już w XVIII wieku pojawili się w Bobowej Żydzi. Przez Bobową biegnie również ważny szlak i biegł w tamtym okresie komunikacyjny i Żydzi zostali sprowadzeni między innymi po to, żeby zaktywizować tutaj mieszkańców i żeby Bobowa mogła się bardziej rozwijać. Jeżeli chodzi o handel, o sklepy, to w rękach osób narodowości żydowskiej było około 90% właśnie tych wszystkich sklepów i zakładów rzemieślniczych. Ponieważ w Bobowej zamieszkiwało i funkcjonowało dwóch cadyków, jeden to był Salomon Halberstam, drugi Benson Halberstam, jego syn. Salomon Halberstam, jego szczątki spoczywają tutaj na cmentarzu w Bobowej na Kirkucie, ale też właśnie została wybudowana synagoga, ponieważ tutaj rozwijał się bardzo ten ruch hasycki i stąd wielu Żydów przyjeżdżało tutaj do Bobowej, bo zawsze cadyk był traktowany jako mędrzec, jako osoba, która może udzielić wsparcia, pomocy, że ma nadprzyrodzone siły. Stąd kult właśnie cadyków i ruchu hasyckiego bardzo się rozwijał i zresztą to trwa po dzień dzisiejszy, ponieważ społeczności zamieszkujące obecnie Stany Zjednoczone na Brooklynie czy w Londynie czy w Izraelu utrzymują tutaj stały kontakt i pielgrzymują tutaj Żydzi z całego świata do Bobowej po to właśnie, żeby między innymi zobaczyć te miejsca związane z historią Żydów. Na okoliczność tej dobrej relacji, dobrej współpracy i to, że nigdy nie było jakichś wielkich kontrowersji, w 2013 roku odbyła się w Bobowej inscenizacja Wesela Żydowskiego. To przedstawienie miało tytuł, jak cadyk z Bobowej córkę wydawał. No, przerosło ono wszelkie oczekiwania i tutaj zjechało naprawdę kilkanaście tysięcy osób, żeby to widowisko zobaczyć. Był autentyczny ślub przedstawiony tutaj przy synagodze bobowskiej i później tutaj na rynku naszym bobowskim. Stąd wiemy, że tolerancja, szacunek dla innego wyznania miały tutaj miejsce i Bobowa może zawdzięczać swój rozwój też właśnie dzięki społeczności żydowskiej. Synagoga dzisiejsza wymaga ciągłego remontu i znajduje się ona w administrowaniu gminy żydowskiej z Krakowa. Natomiast prace postępują, trwają modernizacyjne, remontowe. W tej chwili są odkrywane freski. Myślę, że po dokończeniu tych wszystkich prac, które włącza się również nasza gmina samorządowa, będzie to chyba jedna z piękniejszych synagog w ogóle, nie tylko w Polsce, ale myślę, że w Europie. Dlatego też doceniamy to wszystko, co społeczność żydowska zrobiła dla Bobowej i to, że też były tutaj tragiczne chwile, bo przecież było getto w Bobowej zorganizowane. Też staramy się o tym wszystkim pamiętać i w rocznicę śmierci Żydów i jego likwidacji też w jakiś sposób staramy się uczcić to, że nasi bracia w starszej wierze zamieszkiwali tutaj przez ponad 200 lat wspólnie z naszą społecznością Bobowej. Taki pomysł na takie muzeum, Izbę Pamięci Żydów, to już od dawna miałem takie pomysły na to, tylko nie mogłem znaleźć odpowiedniego pomieszczenia, odpowiedniego domu. No i nadarzyło się akurat tak, że ten dom, co tutaj jesteśmy, mieszkała tu pani Leokadia Hebda, która zmarła w 2017 roku. I rodzina zadecydowała, że ten dom sprzeda. No i odkupiłem ten dom od spadkobierców pani Leokadii. No i od razu na myśl mi przyszła, żeby to zrobić takie właśnie, taką Izbę Pamięci Żydów Bobowskich i z okolic. No, kupiłem to w 2018 roku. I za rok już miałem tą izbę otwartą, to muzeum tu już miałem otwartą, a wcześniej się też interesowałem trochę tą kulturą żydowską. Już w 2014 roku robiłem taką wystawę w synagodze.
jak były dni bobowe z kulturą żydowską w 2014, 2015. I akurat już część tych zbiorów miałem przygotowane. No i później to jeszcze tam uzupełniłem. Od paru obywateli dostałem różne też przedmioty. Od pana na przykład Kochmajskiego dostałem takie 3 książki, talmuty, które pochodzą z rabinówki, od rabina samego. Odbiór przez społeczeństwo jest pozytywny, bym powiedział. I mieszkańcy tu przychodzą, oglądają, a turyści z zewnątrz i z Warszawy i spoza Warszawy, jak gdzieś tu jadą w góry czy gdzieś, to specjalnie tu już jadą do Bobowej, żeby właśnie obejrzeć tą Izbę Pamięci tych Żydów. Póki ja jeszcze, no pewno, że jestem w podeszłym wieku, żyję, to jest to wszystko, ale mam 2 synów i oni też są za tym, będą to, są nauczyciele i to będą, na pewno będą to w dalszym ciągu utrzymywać. Jesteśmy w takiej mini galerii Koronki Klockowej. To jest miejsce, gdzie mogą się spotkać osoby zainteresowane wyrobem Koronki Klockowej, ale mogą również nauczyć się, mogą zakupić potrzebne materiały, mogą wymienić się wiadomościami, czyli takie miejsce dla rękodzielników. Koronka klockowa to moja wielka pasja, a szczególnie nauczanie tej koronki. Chciałabym przekazać tą wiedzę każdemu, tak nawet moi znajomi mówią, że lepiej się do mnie nie zbliżać, bo będę chciała każdego nauczyć tej dosyć trudnej techniki. Dla mnie ona nie jest trudna, ona wymaga tylko cierpliwości i takiej chęci poznania tego pięknego rękodzieła. Tutaj ta wiedza jest przekazywana z matki na córkę, z babci na wnuczkę, a u mnie ta historia jest troszeczkę inna. Pracowałam jako główna księgowa w Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. Napisaliśmy projekt i w ramach tego projektu zatrudniliśmy koronczarkę, młodą osobę. Zaprzyjaźniłyśmy się, ona przychodziła do mnie do domu, ja poprosiłam ją, czy mogłaby mnie nauczyć koronek. Później były kursy z mistrzyniami z Bobowej, później wyjazdy zagraniczne i tak to się potoczyło. To jest moja wielka pasja, moja wielka miłość i myślę, że ktoś, kto pozna tą technikę, to zapadł na taką nieuleczalną chorobę, ale bardzo przyjemną. Bardzo mnie cieszy, że młodzi garną się do nauki koronki klockowej, bo to wymaga czasu, a to dla nich jest oderwanie się od komputera, od telefonu. I to są takie perełki, które no, będą kontynuować dalej to dzieło. Myślę, że jeżeli one się tego nauczą, to później jest jak z jazdą na rowerze. Wiadomo, że pójdą na studia, będzie praca, będzie jakaś rodzina, ale kiedyś to będą mogły odtworzyć, bo to jest jak z jazdą na rowerze. Jeżeli ktoś raz się nauczy koronki klockowej, to już jej nigdy nie zapomni. Jesteśmy mieszkankami wsi Rudno, położonej na terenie gminy Krzeszowice w województwie małopolskim i w powiecie krakowskim. Jesteśmy członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich w Rudnie, działającego od 1958 roku. Reprezentujemy
bardzo małą część. Natomiast chciałybyśmy tutaj zaprezentować ten dorobek nasz, którym się obecnie zajmujemy, a którym zajmowały się nasze babcie. Próbujemy podtrzymywać tą tradycję od wielu lat, jeżeli chodzi nawet o rękodzieło. Tak jak tutaj koleżanki moje prezentuje Agnieszka haft krakowski biały, haft ręczny. I tą tradycję chciałybyśmy podtrzymać, żeby pokazać ten folklor nasz ludowy i to nasze dziedzictwo kulturowe, nie robione maszynowo, nie produkcja masowa, natomiast pokazać ręcznie robioną pracę, która wymagała dużo pracy, dużo czasu, dobrych oczu i cierpliwości. Pod miedzą, tata z mamą siedzą i tak sobie radzą, za kogo mnie dadzą. I tak sobie radzą, za kogo mnie dadzą. Oj dana, nie pójdę za pana. Ino za takiego jak ja jestem sama. Ino za takiego jak ja jestem sama. Bo panu potrzeba puchowych podusek, a jo chłopcu ze wsi pościele fartusek. A jo chłopcu ze wsi pościele fartusek. Jeden mu pościele, drugi przyłodzieje, śpi ze kochanecku do samej niedziele. Śpi ze kochanecku do samej niedziele. Znajdujemy się w Bieczu. Mamy tutaj muzeum, między innymi aptekarstwa. Ekspozycja w domu z basztą została poświęcona głównie historii aptek i aptekarstwa, nawiązując do pierwotnego przeznaczenia kamienicy. To właśnie tu Marcin Barian Rokicki założył pierwszą aptekę na Podkarpaciu w 1557 roku. Najstarsze wzmianki dotyczące spraw aptekarskich pochodzą z 1548 roku. Wówczas w księdze Cechu Wielkiego figuruje jako członek Marcin aptekarz. W 1549 roku przyjął on prawo miejskie. Marcin Barian Rokicki jest pierwszym znanym w źródłach aptekarzem w Bieczu. Do miasta przybył najprawdopodobniej z Rokitnicy w okolicach Rawy Mazowieckiej. Pochodził przypuszczalnie z drobnej szlachty, gdyż pieczętował się herbem. Od tego herbu, Rawicz, przedstawiającego pannę na niedźwiedziu, wzięło się godło jego apteki w Bieczu, głowa niedźwiedzia. Apteka funkcjonowała w tym budynku do końca XVII wieku. Prowadzeniem apteki zajmowali się członkowie rodziny Barianów Rokickich, Marcin, protoplasta rodu, następnie syn Sebastian, wnuk Daniel i prawnuk Bartłomiej. Wszyscy aptekarze. Bartłomiej odstąpił aptekę swojej córce Katarzynie, gdy ta wyszła za mąż za aptekarza Mikołaja Akierbauma. On to prowadził aptekę w Bieczu do końca XVII wieku. W sali z surowcami eksponowane są pamiątki po bieckich aptekarzach, pojemniki na lekarstwa i zioła, dawne etykiety, okazy przyrodnicze, homar, koralowce, konik morski, limulus, rozgwiazdy, ryba latająca, mające zastosowanie w dawnej medycynie. Zgromadzone pamiątki są świadectwem wszechstronnych zainteresowań i umiejętności zawodowych aptekarzy. Na uwagę zasługują karty z atlasu roślin i grzybów, ręcznie wykonanego przez Wilhelma Fuska. Służył on jako pomoc naukowa przy kształceniu w aptece przyszłych aspirantów farmacji. Duża sala apteczna jest najbardziej reprezentacyjną częścią ekspozycji aptekarskiej, z ogromnym bogactwem i różnorodnością eksponatów. Uwagę zwraca kolekcja moździerzy aptecznych, szkło laboratoryjne, przyrządy do wyrobu leków, pigulnice, ręczna czopkarka,
tubownica do napełniania tubek maścią, przyrządy do złocenia i srebrzenia pigułek, puszczadła do krwi, mikroskopy zwane dawniej drobnowidzami, undyki z kobaltowego szkła do przemywania chorych oczu oraz wiele innych ciekawych urządzeń używanych w dawnej farmacji. Osobliwości przyrody: skóra krokodyla, rostrum ryby piły, pancerz żółwia miały tworzyć w dawnych aptekach odpowiedni nastrój onieśmielający klienta, pełen magii i tajemniczości. Uzupełnieniem ekspozycji jest stary księgozbiór aptekarski, odtworzony na podstawie inwentarza apteki Barianów Rokickich. Znajdują się tu również zbiory rękopiśmienne, manuały i manualiki aptekarskie od końca XVIII wieku, zawierające przepisy i składy recepturowe, będące niejednokrotnie tajemnicą dawnej apteki. Cennym elementem ekspozycji jest starodruk, dzieło arabskiego lekarza Awicenny, żyjącego na przełomie X i XI wieku. W naszym muzeum znajduje się gablotka pochodząca z apteki Ignacego Łukasiewicza, aptekarza, wynalazcę lampy naftowej, pioniera przemysłu naftowego w Europie. Prowadził kilka aptek w pobliskich miasteczkach, m.in. w Brzostku i Jaśle. W gablotce znajdują się niewielkich rozmiarów flaszeczki w ciemnych kolorach, służące do przechowywania substancji silnie działających, trucizn i narkotyków, wchodzących w skład recepturowy wielu leków.